Siemaneczko, z tej strony Veir, a to jest taki dość krótki materiał informacyjny, bo nie robiłem tego od dobrych kilku lat. Troszeczkę za bardzo przyzwyczaiłem się do funkcji pisania postów na karcie społeczności oraz używaniu serwera Discord, żeby kontaktować się z widzami. A na pewno część z was czeka tak naprawdę na filmy i to może być ta najlepsza forma kontaktu z wami, więc oto jestem. Jak sami wiecie, od dobrych kilku lat zajmuję się nagrywaniem gier z RPG Makera. Założyłem ten kanał, będąc podjaranym kontentem jednego z polskich youtuberów, który już niestety nie nagrywa. Nie ukrywam, że po tylu latach nagrywania gier z RPG Makera ten gatunek już troszeczkę tyci stracił na popularności i nie ma już raczej aż tylu chętnych, którzy chcieliby oglądać te gry. No i jaki mamy tutaj problem? Problem w sumie jest taki, że ten kanał na pewno jest najbardziej kojarzony z RPG Makerami, a tak naprawdę nie ma już tylu makerówek, które mógłbym i chciałbym dla was nagrać. Więc stanąłem troszeczkę pod ścianą, bo nie wiem tak naprawdę, jakie gry mam nagrywać, żebyście wy, jako moi widzowie, byli zadowoleni z mojej twórczości. Teraz tak naprawdę muszę obrać nową ścieżkę dla tego kanału, muszę wybrać nowe typy gier, które będą wam odpowiadały i nie jestem do końca pewien, co wam się spodoba, więc jeżeli są jakieś gatunki gier albo konkretne tytuły, które chcielibyście zobaczyć, to ja bardzo chętnie spróbuję nowych rzeczy i zobaczę, jak to wyjdzie w praniu, że tak powiem. Druga informacja, którą chciałbym wam powiedzieć, to to, jakie jeszcze makerówki planuję nagrać. Bo oczywiście nie mam zamiaru całkowicie rzucić tego gatunku. Na pewno w przyszłości mam zamiar nagrać remake Pocket Mirror, ponieważ była to jedna z bardziej ambitnych gier z Makera. Jestem naprawdę ciekaw, czy ten remake im się jakkolwiek uda, więc na pewno z czasem się za to zabiorę. No i oczywiście nie może też zabraknąć Corpse Party Book of Shadows, na które tyle osób czeka. Choć to nie do końca jest makerówka, tylko bardziej taka troszeczkę visual novel. Więc tak, te dwie gry na pewno zamierzam nagrać w przyszłości. Trzecia informacja jest taka, że planuję zakupić nowy mikrofon, więc mój głos może się troszeczkę zmienić w przyszłych seriach. Robię to tak naprawdę tylko po to, żeby zyskać odrobinę większy komfort nagrywania i troszeczkę też zmotywować się, żeby być nieco żywszym na tym kanale. No i to w sumie wszystko, jeśli chodzi o ten krótki informacyjny materiał. Tak jak mówiłem w pierwszej informacji, jeżeli są jakieś gry albo gatunki gier, z którymi chcecie kojarzyć ten kanał i które chcecie zobaczyć w moim wykonaniu, to piszcie w komentarzach albo na moim serwerze Discord. Dzięki wielkie za wysłuchanie tej dość krótkiej wiadomości i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!